ubiegłym roku gmina Piecki i gmina Mrągowo pozyskały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej obie gminy. Na początku tego roku podpisaliśmy umowę już z wykonawcą i jak widać część z prac już została rozpoczęta. Jesteśmy w Krutyni, widoczna jest już ścieżka, która początek ma w sąsiedztwie siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka biegnie w kierunku drogi wojewódzkiej, następnie przez lasy w okolicy Dobrego Lasku, dalej do Piecek, od Piecek w kierunku gminy Mrągowo, gdzie kończy się w miejscowości Kutowy. Uzupełnieniem ścieżki pieszo-rowerowej będą tak zwane MOTY, czyli miejsca obsługi turystów. W naszej gminie przewidzieliśmy 5 takich punktów. Inwestycja zakończona zostanie w 2022 roku. Myślę, że do końca listopada powinna zostać ukończona cała inwestycja. Sądzę, że większość efektów tych działań powinna już być dostępna dla mieszkańców, dla turystów już w wakacje.